zaskoczyły Państwu oczą w wiadomości. Nowym premierem Polski Republiki Federalnej został Filip Augustyniak. Zastąpił on pełniącego obowiązki premiera i ministra spraw mediów publicznych Dominika Walczewskiego, kiedy to przyjął tymczasowe obowiązki po dymisji z tej funkcji Huberta Orzechowskiego. Prezydent Jakub Baran przebywał z wizytą w Chorwacji, a w sobotę był w stolicy Austrii w Wiedniu. Chorwacji prezydent PRF będzie przebywać do tej środy. W czwartek głowa państwa uda się do Wenecji, we Włoszech i później do końca tygodnia na terenie Chorwacji. Prezydent jeszcze jeden dzień ma przebyć na terenie Węgier. Niektórzy już składają wniosek o obywatelstwo Polskiej Republiki Finlandii. Rząd oraz prezydent PRF bardzo chętnie przyjmą każdą osobę, która zechce być obywatelem naszego kraju. W naszym państwie na moment może się reaktywować Związek Piłkarski i utworzyć Związek Unii Hokeja. O planach sportowych części PRF poinformujemy Wam w kolejnym serwisie informacyjnym. Nasze telewizje zajmą zmiany. Między innymi zmiana zostaje nazwa naszej stacji z telewizji detalnej PRF na PRF1. Również logo zostaje zmienione, jak widzicie Państwo, na lewym górnym rogu. Po serwisie na umienie Państwu tygodnia zostanie puszczona piosenka w ramach programu Disco Play. Również będzie poszerzona oferta programowa, jeżeli dostaniemy wyspę, to PRF1 utworzy 5 telewizji lokalnych. Serwisy będą puszczone standardowo o 6.15 w okresie wakacyjnym o 8.45. I o tej godzinie zobaczymy się w kolejnym serwisie własnym za tydzień. Zatem do usłyszenia i miłego tygodnia. Love.